masz na imię? Krystian. Ja od Krystiana mam Raptora serię 2020 na takich oponach. I co, podjechałeś? No ryzykowałem. Dzięki. Co myślę, nie mój sprzęt można ryzykować. No, jeszcze w życiu nie jeździłem. Jeszcze w życiu nie jeździłem takim. A patrzcie to. Kurde. Opona. O kurde. Na trójce. Oj, dlatego mi gaśnie. Ciekawe, czy to bym podjechał. Takimi oponami to można jeździć. Krystian, fajny sprzęt masz. Dzięki. Nie mogłem się przyzwyczaić do... No nie ogryna serii, zapomniałeś. Nie, wiesz co, biegi mi się
myliły i jak była ta trójka, nie, to trzeba to sprzęgło do końca. Ja jestem przyzwyczajony tak, wiesz, mnie wysprzęglało i mi gaz po prostu, nie, bo już za... Ale kurde mega, patrz, podjechałem górkę. I to na luzie, w ogóle bez rozpędu prawie. No to oni robią robotę, nie? No robią, kurde. Każdy jest przyzwyczajony do swojego sprzętu, nie? Ja no. Na to, bo ja też nie potrafię jechać. Też na dominatorku, kurwa, chodzi pięknie, nie? No. A mój MTK na dominatorze osłab, nie? Jak? A mój MTK na dominatorze osłab. No, widziałem. Ale zależy jaki, zobacz jaką ten ma, kurwa, tubę. No, inny. Taki zabawkowy. Tak, bo ten... Ja mam zabawkowy. Kupiłeś? Ja go też kupiłem i odesłałem. No. To przyszła taka mała pipka, tak. Jak do crossa. No. Powiedz mi się, jak to będzie w kładzie wyglądało. Jak go dostałem z powrotem, aha, i zamówiłem sobie taki, co ja chcę u nich. Aha. Oni mówili, że takich nie wysyłają, bo oni dają, wiesz, kolanka do tego. Ja mówię, wyślijcie mi tylko ten wydech, ja co resztę sam przerobię, nie? Aha. Ja chcę po prostu tylko tą puszkę, którą mi się podoba, nie? Wiesz, no, no. Jajowata i duża. Bo tamta była taka... No widzisz, to... i... Nawet tego nie... A widzisz, Krystian, to mój błąd, widzisz. Co mówisz? Mój błąd. Dominator. Dominator sprzedaje jako do LTR. To bez problemu. Aha. Jak wejdziesz do aukcji, wiesz, na dominatora i piszesz LTR Suzuki, to to jest dedykowany do tego modelu. Mhm. A wcześniej jaki miałeś oryginał? Wcześniej miałem fabryczny, no. I co, mocy zyskał? Wiesz co, mi się wydaje, że tak, bo ja na początku, jak to był taka fabryczna seria, to ja nie mówię, bo nigdzie podjechać. Aha. A ile dałeś za te opony? Dwa koła. I skąd musiałeś to ściągać? Na ulik się chłop wystawia. Skąd? Na ulik się chłop wystawia. Aha. No. I 2000 za... Za bary, no. Po 1000 za sztukę. Ale tak naprawdę to one się tylko na taką piaskownię jak tu nadają, nie? Tylko tutaj. I co jest różnica na oponach, nie? Co? Mówię, na oponach tych jest różnica, nie? No jest. No widziałeś, tu na koło chyba mi dało. No, wiesz, na tych fabrycznych on mieli, prędkości nie nabiera, on cały czas coraz bardziej zwalnia, nie? Aż w końcu on się zakopie. No to przejedzie tym, zobaczysz. Twoim? No. Pod tą górkę? Pod tą nie podjedziesz. A próbowałeś? Nie próbowałem. Ale ciężko, duży rozpęd musisz mieć na tym okresie. Ale tu sobie możesz. Skoszalina rozpęd. Co? Skoszalina rozpęd. Skoszalina, no. Bo ty masz jeszcze normalnie, dużo powietrza, nie? Ja 0,6. Jak ja miałem tutaj taki, na takich fach seryjnych jeździłem, to zawsze 0,2. Takie kapecz robiłem, to on lepiej szedł, nie? Aha. To twoje rękawice? Moje, no. A ty masz biegi jak powinny być? No. Dwójka wyskakuje, czwórki nie ma, jedź na 6. Żartujesz. Czekaj, ci obsłużę. Inna kierownica, inna pozycja, nie? Albo kierownica po prostu bardziej tak leży, nie? No. Ja mam bardziej chyba tak do przodu, nie? No ja, mi nie przeszkadza twoja kierownica. Fabryczna kierownica. Co? Fabryczna kierownica, nie? Nie, kupiłem, podwyższana jest. No dobra, teraz za to mi włączyłeś, gdzie? Tu to. Dwoje od razu. A, wyświetla biegi. No, to jest plus. Wyświetla biegi, a nie jedzie pod górki. Co? Mówię, wyświetla mój biegi, ale pod górki nie jedzie. Yeah.
jedzie. Prosta odpowiedź. No. Teraz mi nie odda, powie, bierz tego. Ale też ładne siedzonko, nie? Też u tego gościa chyba uprzywane. Albo na zamówienie. Kurczę, powiem ci, że naprawdę fajne. Co myślę, nie mój sprzęt można ryzykować. No, a co, a jak? To samo pomyślałem, jak brałem od ciebie.